Cześć kochani, witam Was po takiej troszeczkę dłuższej przerwie. Nie było mnie tutaj 2 tygodnie. Najpierw byłam na urlopie, później odpoczywałam sobie. Odpoczywałam sobie po urlopie, jak to śmiesznie brzmi, prawda? Ale no taka jest prawda. I miałam wprawdzie nagrany dla Was materiał z makijażem takim typowo weselnym, ale jak już ten materiał trochę poleżał, ja do niego wróciłam po tym urlopie, nabrałam dystansu, zaczęłam go obrabiać i tak sobie pomyślałam, nie, to bym zrobiła inaczej, tutaj bym powiedziała coś innego, także stwierdziłam, że ten materiał nie ujrzy światła dziennego, a nagram dla Was coś świeżego, z taką świeżą energią. Także, kochani, dzisiejszy temat makijażu to jest taki makijaż typowy, weselny. Myślę, że będzie to taki makijaż, który każda z Was mogłaby wykonać sobie sama, nie będzie to bardzo skomplikowany make-up i na pewno będzie to błysk, na pewno będzie coś z błyskiem. Szczerze powiem, że nie mam pojęcia, nie mam koncepcji odnośnie makijażu, nie wiem w jakich kolorystykach ten makijaż powstanie, także jeżeli jesteście ciekawi, co takiego dzisiaj wymyślę, co takiego stworzę, to koniecznie oglądajcie ten film dalej. Przybliżyłam się do Was, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, co takiego będę robiła, żebyście mogli śledzić każdy mój ruch. Dzisiaj pomyślałam sobie, że sięgnę po paletkę, po którą ostatnio bardzo często sięgam. Jest to paleta Be Perfect Cosmetics. Paleta, która nazywa się Carnivale. Jest to paleta wprawdzie bardzo, bardzo urozmaicona kolorystycznie, ale zawiera ona również w sobie takie bezpieczne kolory, którymi możemy stworzyć nawet makijaż dzienny. Jest to bardzo fajna paleta dla każdego wizażysty, ponieważ w jednej palecie mieści się ogromna możliwość łączenia kolorów. Na twarzy mam już moją taką codzienną pielęgnację i jak zwykle zaczynamy makijaż od makijażu oczu, czyli na moje powieki nakładam bazę, a dzisiaj będzie to baza, która jest bardzo dobrą bazą, bardzo trwałą bazą, jest to baza z MAC-a i nakładam ją paluszkiem. Bardzo staram się dokładnie ją rozprowadzić równomiernie po całej powiece. Podciągam ją aż pod same brwi oraz wewnętrzną kąciku mojego oka. Pamiętajcie, że jeżeli źle rozprowadzicie bazę, to podczas blendowania, podczas cieniowania, to niestety wyjdzie wtedy w tym miejscu, gdzie będzie taka granica, będą robiły się dziwne plamy, także musicie zwrócić szczególną uwagę do tego, aby bazę bardzo dokładnie wklepać i rozprowadzić na Waszej powiece. Nie wiem, ile będzie ten film trwał, ale zachęcam Was również do spożywania napojów podczas filmu, ponieważ wiecie, że ja lubię się rozgadać. Teraz takim małym, dosyć zbitym pędzlem z Zoewy, jest to pędzel 231, będę nakładała taki brązowy cień, który nazywa się Rowdy. Wklepuję sobie ten cień w zewnętrzny kącik oka i zaczynam już te oczko modelować, czyli wyciągać tak na zewnątrz. Dzień przed imprezą zalecam zrobić sobie peeling, zalecam sobie nawilżyć buzię, nałożyć jakąś maskę nawilżającą, jakieś płatki pod oczy, tak żeby skóra wyglądała na nawilżoną i żeby przede wszystkim wyglądała też na wypoczętą. I będę teraz to wszystko rozcierała, sięgam po taki pędzel do blendowania, jest to pędzel Hulu P30, nie nakładam na pędzelek cienia, po prostu blenduję i rozcieram granice. Nie mam jeszcze szczerze powiem koncepcji na ten makijaż, po prostu sobie tak improwizuję. Rozcieram cały czas, kierując się do góry, troszeczkę do wewnątrz tej powieki, do dołu i cały czas robię to tym czystym pędzelkiem.
No i zobaczcie, jak od razu mi się to oko otworzyło. I robię to samo na drugiej powiece, również rozcieram. Cienie mam już roztarte, bardzo ładnie się nimi pracuję, bardzo przyjemnie się rozcierają. Pigmentacja jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. I powiem Wam, że specjalnie sięgam po takie właśnie bezpieczne kolory jak brąz, beże, ze względu na to, że one tak naprawdę pasują do każdego typu urody. Także robimy makijaż taki, aby pasował każdej karnacji, żeby każda z Was mogła się jakoś zainspirować tym makijażem. I teraz sięgam właśnie po taki cień beżowy, jest to odcień w kolorze Basic i będę rozcierała granice tym większym pędzelkiem Hulu P30, granice tego mojego blendowania. I zobaczcie, że to oczko jeszcze bardziej się wyciąga, jeszcze bardziej się otwiera. I tak sobie delikatnie będę tutaj smyrała tym pędzelkiem przy wewnętrznej części mojego załamania. I rozcieram tutaj tą zewnętrzną część. I wychodzi mi taki ładny gradient. Także mam taką bazę z brązu zrobioną. Teraz sięgam po coś błyszczącego i mam tutaj turbo pigmenty. To akurat nie jest turbo pigment, to jest jakiś taki cień z Nabli. No ale mam tutaj 7 turbo pigmentów i zaraz sobie przemyślę, który będzie mi tutaj fajnie współgrał z tym brązem. Nie chciałabym iść w taki typowo ciepły makijaż ze względu na to, że mam zaplanowaną taką srebrną biżuterię, także przydałoby się coś takiego nieoczywistego. Zobaczcie, jak się prezentują te cienie, one są przepiękne. Jeden mam na takiej bazie ciemnej. Ta zorza jest przepiękna. Zorza to jest... O, gdzie ona tutaj jest? Ona się mieni tak na fioletowo-zieloną. Jest obłędna. Może tą zorzę bym tutaj wykorzystała? Boże, jakie te cienie są piękne! Wiecie co? No... chyba pójdę sobie w tą zorzę. No i zobaczymy. No, te cienie najlepiej wyglądają, jak się do czegoś mogą przykleić. Także ja oczywiście sięgam po produkt, który jest niezastąpiony na rynku. Jest to Glitter Primer z NYXa. I dosłownie biorę bardzo malutką kropelkę, którą rozprowadzam na dłoni. I jak ten produkt sobie już tak rozprowadzę i mam dosłownie śladową ilość na palcu, dopiero wklepuję na powiekę. Sięgam teraz po drugi mój palec oraz po ten przepiękny pigment, który nazywa się Zorza, i wklepuję go w miejsca, gdzie nałożyłam klej. Obłęd. Zobaczcie, jaką robotę robi ten cień. No jest przepiękny. Mieni się na zielono, na fioletowo. Myślę, że na jednym nie przestanę. Zaraz sobie coś tutaj jeszcze błyszczącego dołożę, ale nim to zrobię, robię to samo na drugiej powiece. I to jest właśnie bardzo ważna kwestia, którą w tym momencie powinnam poruszyć, czyli dlaczego robię makijaż oczu najpierw, a dopiero później makijaż twarzy. Właśnie jak pracujemy przy takich właśnie cieniach, które mają w sobie takie drobinki, warto właśnie robić makijaż techniką odwróconą ze względu na to, że te drobinki są po prostu wszędzie. No i niestety te turbopigmenty mają to do siebie, że lubią się po prostu przyklejać wszędzie. I teraz słuchajcie, sięgam po odcień, który Wam pokazywałam, taki fiolet, on się nazywa Gasolina. I wiecie co, nałożę sobie może tutaj na zewnętrzną część mojej ruchomej powieki, tak, żeby się tutaj
odbijało od tego pigmentu światło inaczej, żeby to był inny połysk. Bo on tak się mieni na... To jest niby fioletowy. Fioletowy turbopigment. Ja Wam pokażę, jak on wygląda tak bliżej. Ale on połyskuje na zielono. No dobra, i to samo robię na drugiej powiece. Ja tu, kochanie, improwizuję. W ogóle nie mam pomysłu, nie mam pojęcia w ogóle, jak będzie wyglądał ten makijaż w całości. To wszystko się dzieje na Waszych oczach. Ta moja wielka improwizacja. Coś ciekawego się tutaj pojawia. Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i co tutaj jeszcze mamy? Dobra, teraz ja sobie rozblenduję te granice. Granice tego turbopigmentu. No i właśnie minus jest taki, że jak zaczynam blendować pędzelkiem, to on mi się po prostu przenosi na inne części mojego oka. Niekoniecznie na te, gdzie bym chciała. Sięgam po taki pędzelek 227 z Ewy i po cień, który nazywa się Liquor. Przyciemniam sobie nim zewnętrzną część mojej ruchomej powieki. To jest taki cień, który... Właśnie to jest taki chyba bakłażanowy odcień. Ni to brąz, ni to fiolet. On idealnie mi się tutaj sprawdzi do przyciemnienia tej mojej zewnętrznej ruchomej powieki. I resztką tego cienia przeciągam go tutaj w załamanie. I rozcieram granicę pędzelkiem, którym blendowałam sobie załamanie mojej powieki, nie dokładając już żadnego produktu. Dobra, kochani, czas teraz wyczyścić to, co mi tutaj się osypało. Teraz, kochani, czas na makijaż twarzy. Nałożę teraz sobie taką bazę rozświetlającą. Jest to baza z marki Becca. Nałożę ją na całą twarz, tak żebym miała bardzo fajnie świetlistą skórę twarzy. Osoby, które mają bardzo mocno tłustą skórę, nie powinny nakładać tego typu produktów. I nałożę również tą bazę. Tak naprawdę to jest rozświetlacz taki w płynie. No to nie jest baza, to jest rozświetlacz w płynie. Nakładam również na szyję i dekolt. Pamiętajcie, że szyja i dekolt, w zależności od tego, jaką macie kreację, jest kontynuacją Waszego makijażu. Także jeżeli macie rozświetloną twarz, to szyja też powinna być rozświetlona, tak żeby wszystko ze sobą fajnie, spójnie się uzupełniało. Nakładam teraz, gdzie mam ewidentnie rozszerzone pory, moją ulubioną bazę. Jest to baza z Benefito, jak zapewne wiecie, The Professional. Ona fajnie wypełnia pory. Kochani, będę aplikowała podkład. Nie zdziwię Was w ogóle, że to jest, prawda, Max Factor Radiant Lift, ale powiem Wam szczerze, że dlaczego lubię również ten podkład? Za to, że przy zdjęciach, które zazwyczaj wykonuję, tak, zdjęcia makijażu, on tak pięknie wygładza skórę twarzy, że wygląda po prostu istnie, jakbym przeleciała całą twarz jakimś blurem, photoshopem, nie wiem czym, no po prostu te drobinki, które on w sobie zawiera, bardzo fajnie odbijają światło i właśnie tworzą taką nieskazitelną skórę twarzy. Jeżeli macie jakieś niedoskonałości, na przykład ja mam tutaj parę takich dziwnych kropeczek, krosteczek, nie wiadomo czego, to pamiętajcie, żeby również przedłużyć ten makijaż sobie na dekolt, na szyję. Jeżeli macie właśnie fryzurę, gdzie macie odkryte uszy, również możecie odrobinę tego podkładu nanieść na uszy, żeby one Wam się mocno nie odznaczały, ponieważ przy tańcach, przy spożyciu większej ilości alkoholu uszy zazwyczaj nam się czerwienią, tak żeby one nie rzucały się mocno w... Pod oczy nakładam korektor, jest to korektor Born This Way w kolorze Porcelain. Bardzo będę uważała przy
wklepywaniu tego korektora, ponieważ mam już zrobiony delikatnie makijaż właśnie dolnej powieki. O, ale wyglądam. Nałożę go również, wiecie co, odrobinę na nos, na brodę. On jest troszeczkę jaśniejszy i tak fajnie mi rozświetli tą centralną część twarzy. Pod oczy wklepię szybciutko puder z Vibo. W takiej większej ilości, żeby sobie zrobić tak zwany baking. Wklepuję również puder na brodę. Dzięki temu będę miała ten makijaż w tych miejscach zdecydowanie trwalszy. Na nos. Właśnie są to takie moje punkty, tak zwane ta strefa T, która bardzo szybko zaczyna mi się przetłuszczać, i na czoło. Zauważcie, że na zewnętrzną część twarzy nie nałożyłam sobie jeszcze pudru, ponieważ chcę nałożyć teraz rozświetlacz, a mam tutaj takie dwie nowości. Słuchajcie, to są dwie nowości z Eveline. Kupiłam je właśnie dzisiaj, bo są w promocyjnej cenie za 12,99 jeden rozświetlacz i sobie tak zmacałam te rozświetlacze i one, słuchajcie, są naprawdę mega, mega boskie. Zaraz Wam pokażę, zrobię swatcha, jak one się prezentują. Tak się prezentują, no wyglądają przepięknie i sobie je chyba pomieszam, ponieważ ten jasny będzie dla mnie za jasny, a tamten będzie może za bardzo taki różowy. Także sobie pomieszam te dwa rozświetlacze. O, ho, 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 ho. Ładnie się prezentuje. Słuchajcie, ten rozświetlacz daje radę, no wygląda przepięknie. Wiecie co, no rozprowadzę go trochę palcem, bo jest bardzo, bardzo intensywny. I tak naprawdę nałożyłam tylko ten taki Gentle Gold, czyli ten ciemniejszy. Także kochani, teraz naniosę puder pędzelkiem na resztę część twarzy i to będzie dosłownie śladowa ilość tego pudru. A ten puder właśnie w większej ilości, które mam cały czas pod oczami, na razie go sobie tam zostawię i później go po prostu omiotę, jak już dokończę mój makijaż oczu. Teraz sięgam po bronzer i zaskoczę Was, prawda? Zaskoczę Was, że to jest Marc Jacobs. Oczywiście, nic innego. Przez kilka lat sięgałam tylko i wyłącznie po bronzer ze Smashbox, ale niestety Marc Jacobs wyparł tamte trio. Kochani, pamiętajcie, żeby sobie przeciągnąć bronzer również na dekolt. Można sobie uwydatnić pięknie obojczyki, nakładając w odpowiednie miejsce bronzer i rozświetlacz. Kochani, teraz szybciutko pomaluję sobie brwi. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób to robię, to koniecznie zajrzyjcie tutaj. Nagrałam dla Was film, w jaki sposób maluję brwi. Także widzimy się za chwilę. Jak widzicie, brwi już mam pomalowane. Przykleiłam sobie również kilka kępek. I tutaj zapraszam Was na film o tym, w jaki sposób łatwo sobie samemu przykleić kępki. I teraz ja zabieram się za dolną moją powiekę. Najpierw na linię wodną zaaplikuję sobie taką kredkę w takim bardzo ciemnym kolorze granatowym. Jest to kredka marki Sinskin. To jest taki głęboki granat, który bardzo fajnie wydobędzie mi odcień mojej tęczówki. Nakładam ją również na górną linię wodną i w zewnętrznym kąciku rozcieram tą kredkę delikatnie na moją powiekę. I teraz będę rozcierała tą kredkę tym cieniem Liquor, czyli tym takim brązowym, bakłażanowym odcieniem. I rozcieram tą kredkę tylko tak w zewnętrznej części mojej dolnej powieki, czyli tak do 1/3 długości oka. I łączę górę z dołem.
Teraz sięgam po taki precyzyjny pędzelek do blendowania. Jest to oczywiście P66 z Hulu, taka niespodzianka. Sięgam po odcień Basic, czyli ten taki kolor przejściowy, który nakładałam na załamanie powieki i będę aplikowała go na dolną powiekę. Rozcieram ten cień. I teraz, kochani, sięgam po odcień Muni i to jest taki rozświetlający odcień, wpadający troszeczkę w zieleń, więc on bardzo fajnie mi się będzie komponował z tym pigmentem, turbo pigmentem, który już nałożyłam na moją górną powiekę i będę go aplikowała w wewnętrzny kącik. Rozświetlę sobie ten kącik fajnie tym cieniem. I oczywiście sobie zeszłam jeszcze na moją dolną powiekę. Czystym pędzelkiem blenduję granice. Oczy już chyba są skończone. Bardzo mi się efekt ten końcowy podoba. Przyciemnię sobie jeszcze zewnętrzną część mojej dolnej powieki delikatnie. O. Wytuszuję sobie teraz rzęsy dolne. I makijaż oczu mam już skończony. Czas na odrobinę różu, ponieważ jak mnie znacie, to ja lubię bardzo róż. No i sięgnę po mój sprawdzony odcień. Jest to bardzo neutralny róż, który pasuje do każdej karnacji. I jest to róż w odcieniu Panna Młoda, również z Glam Shopu. Muszę oczywiście pozbyć się jeszcze nadmiernej ilości pudru pod oczami. No i czas, kochani, wybrać sobie pomadkę. Sięgnę chyba po jakiś taki neutralny odcień, taki nudziakowy kolor. Ja sobie wybrałam pomadkę z Golden Rose. Jest to odcień w kolorze 13. Przepiękny kolor. Aby makijaż przetrwał Wam całą noc, nie zapomnijcie go utrwalić. Ja dzisiaj sięgam po coś delikatnego ze względu na to, że nie wybieram się dzisiaj na żadną imprezę i nie potrzebuję mocnego utrwalenia. Jest to Fix Plus z MAKA. Jest to bardzo fajny produkt, który bardzo fajnie scala cały makijaż i nie widać takiej pudrowości na twarzy. Podkład po użyciu tego produktu wygląda jak druga skóra. I kochani, przyjrzyjcie się, jak makijaż wygląda z bliska. Dawno nie sięgałam po takie chłodne cienie, chłodne pigmenty. Zazwyczaj lubię się w takich ciepłych tonacjach, ale makijaż bardzo mi się podoba, bardzo fajnie wygląda właśnie do biżuterii i właśnie do tej biżuterii wybierałam te takie chłodne tony. Jeżeli się Wam podoba ten makijaż, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie makijażu wieczorowego, makijażu na większe wyjście, to koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Ja odpowiem na każdy z nich. I ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie jeszcze zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcam Was do kliknięcia w dzwoneczek, żebyście mogli dostawać wszystkie powiadomienia odnośnie moich nowych filmów. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!